Hej, witajcie, dostałem się właśnie do Alfy Savage Land i mam właśnie okazję, aby ją pokazać wam. Otóż zobaczymy, jak wygląda ten, że tak powiem, apokaliptyczny świat średniowiecza. Nie jest to na szczęście już kolejny, że tak powiem, survival, w którym żyjemy w świecie zombie albo jesteśmy po zagładzie atomowej, jednak tym razem mamy brutalne średniowiecze w końcu. Coś porządniejszego niż te podstawowe pierdoły. No, a więc zaczynamy. No, zespełniliśmy się. Spójrzmy, co my tutaj mamy w inwentory. Aha, no to mamy aksa, to sobie użyjemy. Co możemy sobie wykrafcić? Na razie tylko bandaże. No to krafcimy sobie bandaże. No okej. A, będę mógł sobie wykrafcić jeszcze tą pochodnię. I na razie nic więcej. No dobra. Skoro tak, to lecimy zwiedzać świat gry. Tam jakieś ognisko, ale to nie będziemy. Zetniemy sobie drzewo, żeśmy mogli zrobić pochodnię, bo pewnie będziemy potrzebowali właśnie drzewa. A, jest. Gdzieś tu odpadło. Woodlock. Animacja rockdolowa, to dobrze. O to chodzi. Czekajcie, woodstick craft. Torch, cloth splits. A, ja zużyłem za dużo. No dobra, co nie wykrafcimy. Mój fail, że tak to powiem. No ale nic, zobaczmy, co tutaj w świecie piszczy. Idziemy sobie w tą stronę. Na razie oczywiście no, graczy nie spotkam, jako że to jest alfa, bardzo mało graczy jest dostępnych. Pewnie gdzieś tutaj się połączają, ale co zrobić? Próbowałem dołączyć do jakiegoś serwera, ale niestety nawet nie ma ani jednego, więc muszę sobie pobiegać sam, może ktoś dołączy do mnie. Ale wątpię. O! I tam jest legowisko smoka, to co widzieliście na początku podczas loadingu. Tam jest smok, tak? To są tutaj smoki. Właściwie jest to wyrna, możliwe, bo na smoka trochę on mały jest, ale jednak tak czy siak mogę powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju smok. O, tam jest jakaś chatka chyba. Wygniemy w tą stronę. Tu macie, co tu jest? Jeleń chyba. Ale idziemy do chatek zobaczyć, co tam się dzieje ciekawego. Dajcie, coś tu biegło. Nie, jeleń, nie uciekaj przede mną. Tam jest wilk, a więc nie, lepiej się do niego nie zbliżajmy. Forge'ować itemy możemy, ale to mniejsza o to. Flint. Kamień. Coś możemy wykrafcić z tego? Chwilowe stąd. Aksa drugiego zebraliśmy, ale już jednego mamy, ale to nie za bardzo nam to potrzebne. Ale tu się... Mięso to nie, na chwilę obecną. What the fuck, czemu mi tak szybko to schodzi? Czekajcie, muszę coś zjeść. No. Zabić wilka? A no trudno, spróbujemy, może nam się uda. Jest, udało się. Mięso nie, to mamy na razie. Noc nadchodzi, dlatego tak ciemno. A to właściwie już jest noc. No dobra. Lecimy do legowiska. Oj, tutaj coś. Zielone jasko. Co bym musiał zjeść, żeby mi, że tak powiem, odratowało moje samopoczucie?
O, jest, dobra. Lecimy dalej. Może spotkam tego smoka. Może on tutaj podleci akurat, to byśmy mogli, mieli okazję go zobaczyć. Mała szansa, ale zawsze jakaś tam jest. Nie, nie ma go. Lata sobie gdzieś dalej po prostu. Bo już by był widoczny na swojej górze. A może śpi? No na chwilę obecną niestety nie jestem w stanie tam wejść, więc... Wow! Kościotrup z mieczem, nice. Może będziemy mogli przejąć ten jego miecz. Mówię. Jest, udało się go zabić. Czemu nie mogę go wylotować? Bullshit. Bullshit. Myślałem, że miecz dostanę, a to taka dupa. No bez jaj. Widać, że to jeszcze alfa. Nic nie ma, smoka nie ma. Ciemność, wszędzie ciemno. Wiem, że mi by się przydała pochodnia, no ale... Co zrobić, jakie nie ma? A nic innego nie wykrawca tutaj. No niestety, jak jest ciemno, musicie mieć pochodnie, bo widzicie, że mój strach przerósł mnie i teraz zabiera mi HP. Człowiek uczy się cały czas w końcu. A kawałków papieru, jak nie ma, tak nie było. Cóż. Tu może coś będzie, o. Mięso, ludzka kość, nie interesuje mnie to, jest kawałek papieru. Co znowu? Jest, o, jest smoczek. O jest. Mówię, z chęcią wam pokazał tego smoka, ale o, jest, siedzi, widzicie jego głowę tylko. Tam na górze sobie chłopak siedzi. O Boże. To się zatrułem, no to długo sobie nie pożyję. Panie smoczku. Ach. Ma skrzydełka. Obudził się. No cóż, no dobra, no to tyle z sobie trendu na chwilę obecną. No, nic więcej porobić nie można poza bieganiem po prostu. Eksploracją świata, no ale jak dojdzie więcej graczy, pewnie dojdzie jakaś bitwa z tym smokiem, także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.